To nie jest prototyp ani auto koncepcyjne. To Lexus LC500H. Japońskie Gran Turismo, które można kupić w salonie. Mało jest równie futurystycznie wyglądających samochodów. To się nazywa postęp motoryzacji, postęp Lexusa i postęp całej motoryzacji. To jest samochód jak wyrwany z filmu o przyszłości. Wygląda nieziemsko. O ile z zewnątrz wygląd Lexusa dla niektórych jest kontrowersyjny, to jego wnętrze moim zdaniem jest istnym arcydziełem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio siedziałem w równie eleganckiej i jednocześnie nowoczesnej, bezpretensjonalnej kabinie. Mogę wam opowiadać oczywiście o tym samochodzie, że został zaprojektowany zgodnie z japońską filozofią zen. Inżynierowie, którzy wzorowali się na największych japońskich tradycjach. Wzór, dotyk, kształt, zapach itd., itd. Ale to byłoby nudne. Prawda jest taka, że jak wchodzicie do nowego Lexusa LC, to czujecie się, jakbyście byli w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi w tym kraju. Ten samochód może mieć pod maską genialną 5-litrową V8 z RCF, a w dodatku połączoną z bardziej genialną 10-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Ja jadę wersją hybrydową, która ma niecałe 360 koni. O ponad 100 koni mniej niż wersja benzynowa. Niczego nie brakuje w tych osiągach. Oczywiście, no jakby problem jest taki, że brzmi trochę jak skuter, kiedy startujesz z tych najwyższych obrotów. Tym bardziej, że ta skrzynia biegów oczywiście jest bezstopniowa, więc stąd ten dźwięk, ale tak czy siak fajnie to działa. A teraz sobie włączam tryb elektryczny. No i właśnie, hybryda ma bardzo przyzwoite 5 sekund do setki, a jednocześnie trudno sobie wyobrazić większy komfort niż jazda w tym pięknym wnętrzu w kompletnej ciszy. Byłem pewien, że będzie mi przeszkadzało w tego typu samochodzie to, że auto ma napęd hybrydowy. A w ogóle mnie to nie denerwuje, wręcz przeciwnie. Słuchajcie, ten samochód spala w mieście 6,5 litra benzyny na 100 km. O, jadę teraz w trybie elektrycznym, jest cicho, miło, przyjemnie. A kiedy chcę dodać gazu, dodaję i ten tył zaczyna uciekać. Czyli tak jak w prawdziwym GT powinno to się odbywać. Jak dla mnie to bardzo poważny kandydat na najlepsze GT. Trudno sobie wyobrazić przyjemniejsze w prowadzeniu auto.